Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności chciałbym odnotować z satysfakcją, iż propozycje, które mieliśmy sformułowane w odniesieniu do tego aktu państwowego terroryzmu w związku z również z aresztowaniem, zupełnie nieuprawnionym aresztowaniem dwójki białoruskich obywateli, te propozycje zostały przyjęte przez Radę Europejską. Wczoraj wieczorem poprosiłem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela o wprowadzenie tego punktu pod obrady dzisiejszej Rady Europejskiej i po parogodzinnej dyskusji wypracowaliśmy jednoznacznie sformułowane dezyderaty, postulaty, żądania dotyczące uwolnienia tych niesłusznie aresztowanych osób, a także pewnego rodzaju sankcji, które mają napiętnować ten akt państwowego terroryzmu. Ponadto chciałbym też poinformować, że dzisiaj spotkałem się wcześniej z premierem Republiki Czeskiej, panem Andrejem Babišem. Wcześniej byłem na Dolnym Śląsku i ustaliłem, w jaki sposób można prowadzić negocjacje z stroną czeską. Potwierdziłem kierunek tych negocjacji z panem premierem Babišem i te negocjacje dzisiejszego wieczoru się odbyły. I mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską, wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumieniu. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 milionów euro, współfinansowanie tych projektów przez stronę polską. Poprzez współfinansowanie ze strony polskiej rozumiem zarówno udział budżetu państwa polskiego, jak i samorządów, a także spółki PGE, która jest właścicielem kopalni Turów i elektrowni Turów. Także zgodziliśmy się na powołanie komisji eksperckiej, która będzie badała środowiskowe różne kwestie związane z odkrywką. Również Polska Grupa Energetyczna przeprowadzi do końca inwestycję ekranu doziemnego, który będzie do pewnego stopnia przynajmniej eliminował odpływ wody, a z drugiej strony będzie prowadziła prace przy wałach, które mają zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską. Także warto wspomnieć o tym, że strona czeska będzie w najbliższych dniach operacjonalizowała po swojej stronie te nasze ustalenia, ale jestem dobrej myśli, że uda się je doprowadzić do końca. W wyniku realizacji takiego planu będziemy mogli powiedzieć o tym, że cała sprawa zostaje zamknięta i elektrownia oraz kopalnia Turów dalej będą pracowały bez przeszkód. Kopalnia i elektrownia pracują dzisiaj i będą pracowały, ale zależy nam na tym również, żeby ten spór w sposób polubowny z Republiką Czeską doprowadzić do pomyślnego końca i jestem dobrej myśli, że uda się taki plan zrealizować. Dziękuję. What? On what? On Belarus, please. Okay. The European Union experienced an unprecedented act of state terrorism, where the airplane flying from Athens to Vilnius was hijacked by Belarusian aircraft, and forced to land in Minsk. This is why I've asked yesterday Charles Michel
President of the European Council to introduce this item on the agenda of the European Council. And we have went through a thorough discussion about this act, which is to be completely condemned, and we have collectively worked out appropriate sanctions and demanded immediate release of arrested journalists, arrested Belarusian citizens. This was a very good discussion where I believe that the whole of the European Council expressed our utmost disagreement with and disapproval of such nasty behavior. Thank you. Do you think it will be enough? Thank you.